pojawiła się, w zasadzie już wcześniej, pojawiła się myśl, aby ten budynek zamienić w godne miejsce do prezentacji historii i dnia dzisiejszego bolesławieckiej ceramiki. Pomysł narodził się, powiedzmy, że w mojej głowie, ale później, po konsultacjach z panią dyrektor Anną Bober-Tubaj, z panem naczelnikiem Rzepnickim, dopiero poszukaliśmy drogi do tego, żeby to zadanie zrealizować. Aplikacji różnego rodzaju projektów złożono bardzo dużo. Nasz projekt wygrał. Wygrał dlatego, że został dobrze napisany w Urzędzie Miasta pod wodzą właśnie pana Roberta Rzepnickiego, pani prezydent Mandżuk-Dudek. Projektu udało się zdobyć dofinansowanie. Wynika między innymi z tego, że wymyśliliśmy wspólnie z Norwegami, że przystąpimy do Europejskiego Szlaku Ceramiki. To elitarna przynależność szlaków w Europie, certyfikowanych przez Radę Europy, jest ponad 30. Krajów należących, które się zaangażowały, jest ponad 50. Ja tylko przypomnę, żeby taki szlak został certyfikowany, musi do niego przynależeć co najmniej 3 kraje i musi być oceniony również przez Radę Europy, że wartości, które są reprezentowane na tym szlaku, są uniwersalne, ważne dla całej Europy, niezwykle istotne dla rozwoju naszego dziedzictwa europejskiego. Nazwa pełna: przebudowa budynku przy ulicy Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki w ramach zadania pod nazwą Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki, włączenie Bolesławca i Poszgrun do Międzynarodowej Sieci Współpracy Miasto o Tradycjach Ceramicznych. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać tutaj przebudowa budynku, remont dachu, wykonanie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatki schodowej, przebudowa poddasza, aranżację ekspozycji wnętrz budynku, dokumentacja projektowa, to jest niezwykle istotna, z 2 etapów się składa, wynagrodzenie, cena netto 19 milionów 26 110 zł. No i wymieniamy się, no niech to będzie takim dobrym momentem uwiecznionym i dającym nadzieję na to, że wszystkie nasze oczekiwania, a może nie wszystkie, a prawie wszystkie, bo ja zawsze trzeba mieć jeszcze w bagażu coś, żeby zostały spełnione. Jest mi niezmiernie miło, że w wyniku postępowania przetargowego firma Lindner Polska została przez Państwa wybrana jako generalny wykonawca tejże inwestycji. Chciałbym Państwa zapewnić, że my dołożymy wszelkich starań, żeby ta inwestycja, która jest już na dzień dzisiejszy wielkim sukcesem miasta Bolesławiec, przyczyniła się do jeszcze większego rozpoznawalnego znaku towarowego, jakim jest ceramika bolesławiecka.